Jak wypada porównanie obecnej drużyny Piasta z tymi poprzednimi, w jakich grałeś? Na pewno jest tutaj większa jakość w zespole. Wcześniej tej jakości było troszkę mniej. Myślę, że te punkty Piastowi przechodziły ciężej niż teraz. Okay, no początek nie jest najlepszy, ale historia przez ostatnie kilka lat pokazała, że Piast jest dzisiaj stabilną drużyną i ciężko się gra przeciwko Piastowi, także na pewno to jest dużo więcej jakości niż było wcześniej. Czy czujesz, że jesteś już w optymalnej dyspozycji, czy potrzebujesz jeszcze trochę czasu, by ją osiągnąć? Jestem w treningu cały czas od ostatnich kilku dobrych tygodni, także fizycznie nie ma problemu. Po prostu muszę gdzieś tam złapać ten rytm meczowy i wszystko będzie w porządku. No tak, ostatnio już grałeś od pierwszej minuty. Jak się czułeś na tym meczu? Mecz był dosyć trudny. Warunki były trudne w tym meczu. Gdzieś tam ciężko było prowadzić jakby stricte piłkarski mecz. Nie? No, gdzieś tam ta murawa nie pozwalała, było dużo walki, dużo chaosu. Dlatego mecz tak z jednej i z drugiej strony był taki 0-0, umówmy się. Ani my nie stworzyliśmy nic specjalnego, ani Górnik. Dlatego to nie był to łatwy mecz, bo tej walki było dosyć sporo. A jak ci współpracujesz z tymi napastnikami? Masz Alberto, masz Rauno, masz Michała Hrabka z tyłu. Która konfiguracja na razie najłatwiej ci pozwala grać? Znaczy, ja w swoim życiu grałem w wielu gdzieś tam systemach, w wielu układach z jednym napastnikiem, dwoma, trzema i gdzieś tam w każdym się odnajdywałem i kwestia później współpracy jakby interpersonalnej z kolegą, z którym będę grał. No, na ten moment dogaduję się z wszystkimi, z którymi grają dobrze i jestem przekonany, że z meczu na mecz będzie wyglądało coraz lepiej. A charakterystyka jeszcze Rauno i Alberta, jakbyś ich porównał? Obydwaj są gdzieś tam z innymi piłkarzami, tak? Sapinen przypomina mi trochę Pukiego, z którym grałem w Brondby. Natomiast Alberto może troszkę jest zbliżony charakterystyką do mnie, także wiadomo, że na meczu musimy jakby dopasować się jeden do drugiego. Pytam dlatego, bo czy zdajesz sobie sprawę z tych oczekiwań kibiców, że ty jako doświadczony napastnik nastrzelasz mnóstwo goli i czy to cię mobilizuje, czy to bardziej cię jakoś blokuje? No, ja tutaj przyszedłem, żeby bramki strzelać, tak? Ja nie przyszedłem tutaj, żeby gdzieś tam opowiadać bajki, przyszedłem tutaj ciężko pracować, przyszedłem tutaj, żeby wspomóc drużynę swoim doświadczeniem i żeby drużyna miała jak najwięcej korzyści z mojej osoby tutaj. No, wiadomo, ja też nie jestem cierpliwy z natury, także ja chcę te bramki strzelać już jak najszybciej, jak najwięcej, ale też na pewne rzeczy trzeba gdzieś tam chłodno spojrzeć. W tych ostatnich dwóch meczach naprawdę było ciężko cokolwiek stworzyć i ciężko jakby było dojść do tych sytuacji, tak? Także myślę, że z meczu na mecz i z kolejki na kolejkę będzie wyglądało to coraz lepiej. Tych sytuacji będzie coraz więcej i bramek przede wszystkim będzie więcej. Czego byś, co byś przekazał naszym kibicom po tych ostatnich meczach, przed tą trudną rundą wiosenną? Na pewno liczymy na wsparcie. No jest to trudna runda, która nas czeka i wszyscy musimy być razem. W zespole jest dużo optymizmu, dużo jakości i wszystko będzie dobrze.